90. minuta spotkania i trzecia bramka dla reprezentacji Polski, a jej zdobywcą grającym numerem 9 Dawid Kowalski. Pierwszy mecz wyglądał podobnie w Gruzji, to też Gruzja miała optyczną przewagę, swobodnie wymieniała piłkę, są bardzo dobrze wyszkoleni technicznie, o tym doskonale wiedzieliśmy i dlatego musieliśmy być cierpliwi, musieliśmy być dobrze przygotowani na grę z Gruzinami. Oczywiście ta czerwona kartka w jakimś stopniu troszeczkę nam pomogła, ale nie byliśmy w stanie tego wykorzystać, zwłaszcza w pierwszej połowie, bo graliśmy chaotycznie, traciliśmy mnóstwo piłek, poza tym gra była szarpana, faulowaliśmy w niepotrzebnych sytuacjach, pozwalaliśmy Gruzinom zyskiwać cenne sekundy, wkradała się nerwowość i to wszystko powodowało, że ten czas w pierwszej połowie bardzo szybko minął, a my praktycznie nie stworzyliśmy zagrożenia poza dwoma sytuacjami, gdzie bramkarz obił naszego kapitana Dawida Kownackiego. Tych sytuacji nie było zbyt wiele i na pewno wpływ na to miał brak płynności w grze, a ta płynność wynikała z naszej niedokładności i z tego też, że przerywaliśmy sami akcję, głupio faulując przeciwników i przez to też Gruzini mieli czas i sędzia słusznie gwizdał faule, a oni sobie odpoczywali, a my nic przez to nie zyskiwaliśmy. Będzie losowanie. Każda z drużyn, na którą trafimy, jest na pewno mocna, bo nie przez przypadek zajęła drugie miejsce w swojej grupie. I na pewno za miesiąc będziemy walczyć, żeby awansować do Mistrzostw Europy.